Kiedy będziesz w Szamotułach, koniecznie wyślij stąd kartkę do ukochanej. Dla tradycji. Bo właśnie z tego miasta został wysłany najstarszy list miłosny napisany w języku polskim. Było to w roku 1429, za przyczyną niejakiego Marcina z Międzyrzecza, będącego tu przejazdem. Na kamienicy przy rynku, w której powołano do życia Towarzystwo Zbieraczów Starożytności Krajowych, czyli zalążek pierwszego w Polsce Muzeum Archeologii, rajcy miasta umieścili medalion z podobizną najsławniejszego ziomka, Wacława z Szamotu, nadwornego muzyka i śpiewaka króla Zygmunta Augusta. Utwory mistrza to jazda obowiązkowa szamotulskiego chóru Alla Breve. Świątynia kryje kilka godnych obejrzenia skarbów. Na ścianie w nawie bocznej odnajdziesz spiżową płytę nagrobną Andrzeja Szamotulskiego, odlaną w XVI wieku w Norymberdze. Wierni przyklękają na dłużej przed ołtarzem bocznym, gdzie króluje niewielka, blisko 400-letnia ikona Matki Boskiej Pocieszenia Szamotuł Pani, patronki szamotulskiej kolegiaty. Gotycki krucyfiks umieszczony na belce tęczowej stworzyła ręka artysty w roku 1370. Zdaniem historyków sztuki należy do najcenniejszych w Polsce. Powiadają, że wielki majątek szczęścia nie daje. Historia Halszki Ostrogskiej jest tej mądrej prawdy potwierdzeniem. W wodach Stawu przeglądają się średniowieczne mury wieży obronnej, w której wedle podań więziona była owa niewiasta. Od tamtej pory wieżę nazywają Basztą Halszki. Ponoć w księżycowe noce można tu trafić na ducha owej nieszczęśnicy. No ale jest środek dnia, więc obejrzę wystawy. Opowiadają o smutnych czasach, kiedy Polaków wbijano w pruskie mundury. O szamotulskich patriotach z Towarzystwa Sokół, o powstańcach wielkopolskich i o Hallerczykach. Nieocenioną wartością są zdjęcia z tamtych dni wykonane przez miejscowego fotografa. Tradycje drukarskie sięgają tu XVI wieku i działalności braci czeskich. Na Szamotułach zasiadał wówczas magnacki ród Górków. Kroniki w niezbyt korzystnym świetle odmalowały Łukasza Górkę. Jako człowieka rządnego władzy, zazdrośnika i tyrana, który więził urodziwą, acz wrażliwą Halszkę z Ostrogskich, poślubioną mu wbrew jej woli. Nieszczęsna niewiasta przypłaciła to obłędem. Część swego życia spędziła zamknięta w tej baszcie. Tyle legenda, a prawda? Kiedy Łukasz Górka za sprawą króla Zygmunta Augusta poślubił wreszcie Elżbietę Katarzynę Ostrogską, osadził ją wprawdzie w szamotulskiej rezydencji, ale mogła się po niej swobodnie poruszać. Kiedy Górka zmarł, po rękę Halszki znów ustawiła się kolejka. Cały raban o to, że dziewczyna była nadzwyczaj majętna. Majętna, a tak biedna, że nie doznała w życiu chwilki szczęścia. W tej rycerskiej komnacie z XVII wieku stał się cud. Z oczu Madonny na ruskiej ikonie popłynęły krwawe łzy. Gdy obraz przeniesiono do kościoła, łzy znikły. Jakby w podzięce za tamto uszanowanie, Madonna z cudownej ikony przyciągnęła do szamotulskiego zamku wiele, wiele innych. Staliśmy się cywilizacją obrazów. Zalewają nas zewsząd, modelują nasze myśli, kształtują zachowania, rozpalają żądzę, a nawet pozbawiają wolności. Ikony pomyślane są inaczej. Wprowadzają w duszę porządek i harmonię. Mają moc oczyszczającą. Ale wielu ludzi pomija ten duchowy wymiar, widząc w ikonie tylko obrazek do ozdoby albo lokatę kapitału.
stąd przemyt, stąd nielegalny handel. Zbiór Szamotulski zaczął się od dzieł odebranych szmuglerom na granicy. Dziś należy do największych i najciekawszych w Polsce.